Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. Tak, i dzisiaj Zofia budziła się trochę wcześniej, pewnie ze względu na pęcherz. No, niestety energię się jej nie dopełniło do końca, no ale trudno. Także no, wstała dosyć wcześnie. Nie wiem, czy zdąży wszystko zrobić. Ona powinna iść do pracy. Dobra, wstawaj. Podasz to śniadanie. Od ostatniego razu nic się w sumie nie zmieniło. Póki co. Chciałabym dzisiaj popracować nad tym, żeby naszą Basię przyjąć do sekty, bo ona nam doda więcej kasy. Z tym, że ona jest strasznie toporna. I nie wiem, czy uda się ją nakłonić tak normalnie, ale w sumie mam jeszcze jeden cios miłości. No i mało magimonów, więc może byśmy ją ciosem miłości widzieli. Ja wiem, że to tak trochę oszukańczo w sumie z tą magią wychodzi. No ale... Tylko ty się nie budź jeszcze. Śpi, śpi grzecznie. A ty nie jesteś głodny? Weź talerz. Ty też... No, zjedz. Bardzo cię proszę. Potem ty sobie... może skoczysz jeszcze pospać. Trochę. Nasza przywódczyni się musi wyspać. Tylko może poczekamy jeszcze, aż Zofia zdobędzie awans, ponieważ no, na razie nie mamy żadnych więcej przyjaciół do zdobywania, a jak Basia wejdzie do naszej rodziny, to niestety ten przyjaciel jakby rodzinny się zlikwiduje. To jest niestety minus tego całego, tej całej roboty. Tak, wiem, za godzinę. Ty jeszcze możesz spróbować sobie pograć. Nie wiem, czy zdążysz. Okej, wstałaś już, dobra, to zjedz sobie. Potem spuścisz wodę i skorzystasz, wykąpiesz się porządnie. Chociaż w sumie nie potrzebujesz się kąpać. Weźmiesz sobie prysznic. Dobra, ty już skończ to żarcie. No ty zaraz będziesz jechać do pracy. Powinniśmy sobie kupić zmywarkę. W sumie nie wiem, czemu o tym wcześniej nie pomyślałam. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałam? Nie mam bladego pojęcia, kupmy sobie zmywarkę. A nie, aha, bo tutaj nie mogę. Nie mogę jej tu wcisnąć do tego, do szafki. To nie te Sims. Okej, okay, niech ona sobie jeszcze chwilę pogra. Aha, zepsuło się. A nie. Szkoda, nie jest w najlepszym nastroju, ale może udaje się dostać ten awans. Tak, ty poszedłeś sobie jeszcze pospać. Dobra. Się ostatnio nie wyspali. Nie... O, już dobra. Okej, okay, i ty spróbujesz naprawić ten stół alchemiczny. Jak tam? Dobra, myślę, że możesz już wstać. No, obudź się. Wow, jak wyskoczył z tego łóżka. Dobra, pościel łóżko. Co tu się zepsuło? Dobra, możesz posprzątać. To posprzątać. To posprzątać. Nie wiem, co tu się zepsuło. Aha, świetnie. Mam cały czas włączony komputer.
to sprzątnij, to sprzątnij. O, tak, kolejka zajęta, dobra. Zajmij się na razie tym. Okej, okay, super. I zanim co, to zagramy sobie z Jeanem. Zobaczymy, co nam ciekawego przyniesie tym razem. Miejmy nadzieję, że trochę szczęścia. Chociaż ostatnio mieliśmy całkiem dobre układy, że tak powiem, z Jeanem. O tak, pieniądze. Zdecydowanie pieniądze. Ja tu zawsze wybieram pieniądze. W sumie miłość też by się przydała, ale boję się, że nam zepsuje coś. Pieniądze też może zepsuć i to strasznie, bo może nam dać czerwone rachunki. Jest, jest, garniec złota. Super. Bardzo dziękujemy, Ginie. Szkoda, że ten garniec złota więcej nie daje kasy, no ale mimo wszystko. Dobra, weźmiemy sobie, poprzygotowujemy napoje. Różowy. O nie, to w tego Frankensteina się zamienia. Kurczę. Niedobrze. No ale musimy to na kimś wykorzystać. Spróbujemy zadzwonić do tego. Aha, co ty robisz? Aha, bo ty się musisz skorzystać. Dobra, to skorzystaj do końca, bo jak ci to... Nie chcę ci tego likwidować. Niech się wykąpie. Potem musi rozrywkę trochę napełnić. Potem niech spróbuje się pouczyć z gotowania. Dobra, a my zadzwonimy po ćwira Henryka. Zaproś. A, jeszcze tu musi posprzątać potem. Aha, Henryk jest w pracy. To niedobrze. To zadzwońmy... Nie po pizzę. To zadzwońmy po Basię. Już nam muchy latają. Okej, okay. Zaraz przyjdzie, chociaż ona się chyba bardziej rzuci na żarcie. Może pozmywamy to żarcie. Ja wiem, że ona pewnie i tak wypije nam i będzie po prostu tutaj niszczyć wszystkie sprzęty, ale to już tam trudno. Przynajmniej nie wykorzystam tego na moich simów. Chociaż w sumie jakaś kara, tylko że to kara jest dla nas wszystkich za to. Nie będziemy się bawić w kary. Okej. Okay. Basiu, idziesz tu? Pani Basiu! Nie, nie maluj. Usiądź sobie. A czemu ten nie poszedł grać? No dobra, no to idź grać. Okej, okay, już myślałam, że coś nie działa z tym stołem. Znaczy z tym pinballem. Buzi, buzi, buzi. Rozmawia. Ja mogę dać prezent. A dobra, dajmy jej to. Zobaczymy, ile będziemy mieli punktów z nią. Możemy ją połaskotać? Chyba nie. No niestety, wprowadzenie się nie tak szybko. No mamy z nią w sumie całkiem sporo punktów, więc... O, jest! Dostała awans!
nowe stanowisko kierowca z Łotra na Łajdaka. Jeśli chcesz sprawdzić się jako kierowca, musisz popracować nad kondycją fizyczną oraz znajomością techniki. Chcesz przecież kiedyś włączyć się do głównej akcji. Popracuj nad sobą, aby szef uwierzył, że bez ciebie żaden skok nie ma szans powodzenia. Od 17 do 1, znowu takie beznadziejne godziny pracy. Okej, okay. Ty jesteś romantycznie zaangażowana, więc wypij sobie kawkę. No. No, co się dzieje? Hej! Czekajcie, bo może ona idzie, wiecie, w tajne miejsce. I sobie pograj. No, idzie, idzie. Tak, idzie nam wychlać ten nabój. No cóż, zachłanna kobieta. Jak się patrzy, czy nikt nie patrzy? Jak wyszło w masło maślane, nieważne. Tak, Basia stała się Frankensteinem. Pokaż no się. Zrobię ci zdjęcie. Dobra, takie małe. Boże, nie umiem pisać. Chyba tak się pisze Frankenstein, nie jestem pewna. Frankenwoman. W sumie. No, teraz pewnie będzie nam niż sprzęty, no ale trudno. Zobaczymy, co nam tu popsuje. Potworzyca. W sumie to... Nie, ona nam zepsuje to? Nie. A, właśnie, to jest też dobre, że... Tak, teraz... A ile my mamy... O kurczę, dobra, czterech przyjaciół i tyle rzeczy do nauki. Dobra, niech ona na razie idzie do tej pracy. Ty wyłącz komputer i przygotuj napój. Ona też jak robi te obrazy, to chyba właśnie drogie robi, więc w sumie całkiem spoko. Czekaj, czy ona skończyła? Tak. Zaraz zobaczymy. Tylko teraz mi pewnie zepsuje komputer, ale trudno. Trudno, po prostu przeżyjemy. Aha, to nam to zepsuła. Tak, za 198. Aha, ty już skończyłeś. Jesteś głodny, przykro mi. Masz się uczyć. Muszę tu kontrolować, co nasza potworzyca robi. Czy przez to mamy mniejsze kontakty? Czy ja wiem. Dobra, tu kolejną rzecz zepsuję. Zapchała toaletę. No i teraz nam zepsuje komputer. Chyba wezwiemy sobie mechanika do tego wszystkiego. Bo... Nie będę miała czasu tyle, żeby się tym zajmować. No cóż. Jak tam ci idzie z tym napojem? O, ale przynajmniej się już odpotworzy. Aha, to też ci zepsuła, okej. Sługi. Fachowiec. Może zamówimy pizzę? Też. Niech się tam uczy tego gotowania, chociaż to słabo teraz będzie szło. Już na tym poziomie. Tak, chcemy fachowca, zdecydowanie chcemy. A my sobie pogadamy. Aha. Z tego co pamiętam, dało się wykiwać tego sprzedawcę.
w jakiś sposób, że on, że nie można było przyjmować tej pizzy chyba, czy coś, i on po prostu zostawiał ją na progu. Ale nie jestem pewna, czy i tak się nie płaciło za to. Nie wiem, czy on to wszystko nam naprawi, no, ale zobaczymy. W każdym razie poczekamy. Rozwodziciel pizzy Henio. Boże, ona jest w strasznym stanie. A jak ty? Aha, dobra. To idź sobie spać na razie. No, zostaw tą pizzę na progu. Ona nie lubi naszego towarzystwa. No cóż. To się z nią pożegnaj. Możesz ją namiętnie pocałować. Ten koleś sobie całkiem poszedł. Ej, a gdzie moja pizza? A więc jednak... O, no dobra, trudno. Wow, ta się zakochała. Ta druga oczywiście nie. No dobra. To nic z naszej pizzy. Wstawaj, musisz mi zrobić żarcie. A ja w tym czasie, nie wiem... No, oczywiście skorzystać z toalety nie mogę. Co ja mogę zrobić? Napraw to. No. Żarcie! W naszej zniszczonej enklawie marzeń. Hej! Pan nie ogląda telewizji. Jak on naprawia pozostałe sprzęty. Pan zły fachowiec. Płacę panu za godzinę, tak? Ma się pan wyrobić. Tu ma pan mnóstwo sprzętów jeszcze do naprawy. Gdzie pójdzie? Dobra, toaletę odpych. Odpychać. Nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. Odtykać. A dobra, nie jesteś głodny. To możesz iść spać. Ona sobie może zje jeszcze jedno. Chociaż w sumie nie, też nie jest głodna. Tylko musi skorzystać z toalety. Dobra, pójdzie tutaj. I potem pójdzie spać. Chciałam jeszcze jedną rzecz w tym odcinku zrobić, bo nie wiem, czy mi się to uda. Nasza Zofia pracuje. Zaraz ogarniemy. Dobra, zobaczymy, jak ten fachowiec sobie poradzi. Może na razie z... Aha, nikt się nie modlił do bogów. No, w sumie jest późno. Nie można zaniedbywać bóstw. Już. Raz, dwa. Obudź się. Dobra, Zofia przyszła, to... Zofia skorzysta. Spuści wodę i też pójdzie spać. Aha, nie, też musi bóstwa, że tak powiem, oblecieć. Nie, tu. Wstawaj! Okej, skasował nas, ale chyba wszystko naprawił. Mam taką nadzieję. Dobra, niech się powysypiają. Ty wstałeś najszybciej. Oczywiście podajesz śniadanie.
Dobra, ty też już wstawaj. Tam wszyscy skoczą do toalety. Może po prostu prysznic. Ty tak samo. Tobie jeszcze rozrywki brakuje, a tobie już nie wspomnę. Dobra, ty potem będziesz miał... Aha. To toaleta ci już nie będzie potrzebna. Możesz sobie dojeść później do końca. Potem powyrzucasz tą całą makulaturę. W sumie ten komfort widzicie się przydał, ale dobra, już wolać to. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Potem będziesz sprzątał. Bo my się tu musimy zająć czymś poważnym. Dobra, zostaw to. Ta rozrywka na marnym poziomie. Dobra, może trochę zdążę sobie pograć. Albo i nie. Dobra, Zofia jest wolna. Dobra, możesz zacząć sprzątać też. Okej, teraz. Nie jestem do końca pewna, czy gościu się nie obrazi. Więc podejdźcie obie tutaj. Zaraz się przekonamy. Tylko że mamy kiepską rozrywkę, to ja nie wiem. No właśnie. Ona ma trochę lepszą, ale nie wiem, czy to się uda. To chyba nie wyszło. Aczkolwiek Marek się raczej nie obraził. Tylko niestety przez tą rozrywkę. Dobra, to ty na razie graj tu, a ty graj tu. Musicie sobie to niestety naprawić. Nie, ty mnie nie zagaduj, Mondralo, tylko sprzątaj tutaj, tak? Dobra, ty już też jesteś napełniona rozrywkowo, więc znowu śmigajcie do sypialni. Tam tutaj grzecznie ma sprzątać. No, idziesz tu czy nie? Dalej nie mamy zbyt dobrego nastroju. Ale coś tam działa. Być może już wiecie, co usiłuję tutaj wykonać. Nie, Karoluchy. Nie rozmawiaj. A i koniec przyjemności. Nie wiem, czy innymi pocałunkami da się to zrobić. Nie pamiętam, jak to działało. O,
Już się nie chcę przytulać. Dzisiaj nie idziesz do pracy. Jak to nie chcesz się przytulać? Dobra, komfort i rozrywka, to może sobie usiądziecie tutaj obie. Jak tam ci idzie z tym sprzątaniem? Tu jeszcze masz sprzątanie. Nie, oglądaj telewizję, głupia kobieto. Dobra, wyłącz i wstań. Wstań. Jedna z drugą. I pocałuj. To, co chcę, można uzyskać też... O kurde. Można też uzyskać poprzez telefon. Natomiast no, musi taki telefon się pojawić. Dobra. Już, że tak powiem, załatw obchód. No i teraz on tu nie może siedzieć. Co on może robić? Wykąp się. Przytul, pocałuj. No, come on. To idzie bardzo wam topornie. Nie, już tego nie chcę. Ty tam się zajęłaś sobą. No, dziewczyny. Zróbcie mi tę przyjemność, albo telefon niech zadzwoni. Nie, nie chcę. Już myślałam, że tam przyjdzie. To byłoby trochę niezręczne. No, dawajcie to ważne, intymne pytanie. Come on. To chyba będzie trudniejsze niż myślałam. No. Będzie trudniejsze. No i już jej się nie podoba. Co za zła kobieta. Ja tu się tak staram, klękam przed nią. Weź ją w ramiona. Aha, ten już... Kurde, nie, bo on tu przyjdzie i wszystko zepsuje. Dobra, idź spać na razie. Będziesz mnie tu stresował. Ona już dość. Ona ma już dość. Oh.
Telefon nie dzwoni. Jeszcze jedna próba. O, teraz się udało. Pamiętam, że jak próbowałam w Retro Simsach, to też trwało to wieki. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są dwie kobiety i tak dalej, ale powinno się pojawić wtedy pytanie, czy chcę adoptować dziecko. Dziecko przyda się nam do sekty. Zdecydowanie. Tylko właśnie... Tylko właśnie. Zaraz będą padać na twarz. Nie, 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 czekajcie. Przytul. Jakby nie łagodnie, tylko muśni wargami, a potem... To ona też pada. O, już chyba nic z tego nie będzie. No dobra, poddaję się. Niestety nie da się samemu wywołać tej akcji adopcji dziecka. To jest niestety minus tej sytuacji. Dobra, idź spać. Aha, nie, nie, idź spać. Oczywiście jeszcze. W sumie nic konkretnego dzisiaj nie zrobiłam przez to wszystko. Ale przynajmniej Basia była Frankensteinem. Ty też możesz sobie skorzystać i spuścić wodę. Ty może byś Gina jeszcze zawołała? W sumie mogłoby być ciekawie. Aha. Tobie się nie skasowało. Żeście się zderzyły po drodze, no. No, co tam ciekawego u Gina słychać? W sumie to mam całkiem dobry nastrój. Ciekawe, czy dałaby radę... Dobra, nie będą przyjaciele. Czy dałaby radę robić jeszcze napoje? Co nam zepsujesz? O, coś czuję, że zepsujesz. O! A to Henryk! Okej. Dobra, pożegnaj go, żeby nam nie przeszkadzał. Spróbuję przygotować napój. O, jak miło. Sprawił mi komplement. No coś, Jin jest ostatnio za dobry dla nas. Obudź się. Może przygotujesz napój? Nie, raczej nie. Dobra, to idź spać w takim razie. No i chyba będziemy kończyć ten odcinek. W sumie szkoda, że nie wydarzyło się nic fajnego. Kurczę. Jest mi smutno z powodu tego dziecka, tak się starałam. A tu pupa. Pupa zbita i tyle. No niestety Zofia musi jutro iść do pracy. Mogłabym spróbować z kawalerem. Ale chciałam mieć tą opcję adopcji. Chociaż w sumie ona się niewiele różni od takiego normalnego dziecka, bo to nigdzie nie będzie zaznaczone ani nic. Ale mimo wszystko jakoś tak chciałam. Chciałam i nie wyszło. No, trudno. Musimy jakoś inaczej. Jeszcze musimy zdobyć tą Basię. Ona już mamy ją na całkiem wysokim poziomie, więc wystarczy ją teraz przekupić trochę i paroma pocałunkami i zaprosić do domu i spróbować ją wprowadzić. Myślę, że tym zajmę się w kolejnym odcinku. Dobrze by było w końcu mieć więcej członków naszej sekty, żebyśmy mogli się nad nimi poznęcać trochę. Mi brakuje trochę tego.
Tak, jestem wredna. No, także na tym będziemy kończyć ten odcinek. No cóż, przynajmniej Basia zamieniła się w Frankensteina, przez co rozwaliła nam pół domu, ale to nieważne. Co tam? No i Jean ostatnio jest dla nas bardzo miły. Coś czuję, że szykuje dla nas jakąś wielką bombę pod tytułem Mnóstwo rachunków czerwonych do zapłacenia. No, już następnym razem, jak pojawią się te pieniądze, to już się boję. Dobra. W każdym razie to by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem w Enklawie Marzeń. No, cześć.